Zagospodarowanie odpadów stanowi dzisiaj największe wyzwanie, z jakim borykają się prawie wszystkie polskie samorządy. Wystarczy powiedzieć, że statystyczny mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego produkuje rocznie około 190 kg odpadów. Mnożąc to przez prawie 1 400 000 osób, wychodzi duża liczba, a w praktyce ogromna góra komunalnych śmieci. Dlatego decyzja o budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej, która przetworzy rocznie 100 000 ton nienadających się do recyklingu odpadów, była strzałem w dziesiątkę. Jak widzicie, za moimi plecami nasza elektrociepłownia już stoi, a my rozpoczynamy ostatni etap jej budowy, jakim jest rozruch tej instalacji. Ja mówię, zakończyliśmy, wybudowaliśmy, a wy pewnie zapytacie, no my, czyli kto? Właścicielem naszej elektrociepłowni jest powołana w 2018 roku spółka celowa, która realizuje umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Stronami tej umowy są Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Olsztynie oraz Dobra Energia dla Olsztyna spółka z o.o. Do grona instytucji finansujących budowę, poza konsorcjum banków komercyjnych i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przystąpił Polski Fundusz Rozwoju, który w 2021 roku objął emisję obligacji o wartości 48 milionów złotych. Jest tu dosyć głośno, ale to tylko dlatego, że prace idą pełną parą. I zapewne nie zdziwicie się, kiedy powiem, że jest to jedna z najnowocześniejszych, najbardziej ekologicznych instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Spełnia ona najnowsze wymagania BAT, czyli najlepszych dostępnych technik dla spalarni odpadów. Posiada rozwiązania, które sprawią, że będzie to możliwe również w przyszłości. Kto będzie głównym beneficjentem tej inwestycji? Oczywiście środowisko naturalne, do którego nie trafi 100 000 ton emisji CO2 rocznie, oraz mieszkańcy, którzy będą mieli czystsze powietrze, ciepło produkowane z powstającego lokalnie paliwa oraz energię elektryczną. W wyniku spalania odpadów pokryjemy 35% rocznego zapotrzebowania Olsztyna na energię cieplną. To tyle, ile potrzeba do ogrzania 30 tysięcy 50-metrowych mieszkań. Elektrociepłownia w Olsztynie jest zatem kamieniem milowym w tworzeniu gospodarki obiegu zamkniętego w wymiarze lokalnym i zarazem wzorcowym przykładem współpracy partnerów i inwestorów.